Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na tiskovém briefingu. Dzień dobry państwu. Vítám na spotkaniu medialnym prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Spotkanie prasowe jest bez zadawania pytań. Poproszę o statement pana prezydenta Miloša Zemana. Szanowny panie prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, miły Andrzeju, damy i panowie, zapoznałem się ze stanowiskiem pana prezydenta Dudy w sprawie sporu, który toczy się na temat tak zwanego postanowienia o naruszaniu zasad praworządności oraz warunkowania tego z prawami ekonomicznymi. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że ogromnie doceniam wartości Grupy Wyszehradzkiej, że uważam za ważne i konieczne, żeby te wartości przejawiały się także w czasach skomplikowanych. Grupa Wyszehradzka właśnie dlatego, że mówiła jednym głosem, odnosiła sukcesy w stawianiu oporu wobec relokacji ilegalnych migrantów. Dzisiaj powinniśmy być tak samo zdecydowani we wsparciu Polski, ale też Węgier w sprawie sporu z Komisją Europejską. Chciałbym powiedzieć to, co powtarzam już nie raz pierwszy, a mianowicie, że Komisja Europejska jest urzędniczym organem administrującym, że to nie jest rząd europejski, że rządem europejskim jest Rada Europejska. I ja witam informację pana prezydenta Dudy, zgodnie z którą na płaszczyźnie Rady Europejskiej i pod szyldem prezydencji niemieckiej może dojść do kompromisu, który zadowoliłby interesy polskie oraz węgierskiej strony. Nadal jesteśmy przyjacielami i staramy się wzajemnie wspomagać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Poproszę o wygłoszenie przemówienia pana prezydenta Polski. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, drogi Miloszu, szanowni państwo, przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Miloszowi Zemanowi za zaproszenie i za to dzisiejsze nasze spotkanie. Mimo wszystkich trudnych okoliczności zewnętrznych, o których państwo doskonale wiecie, mam na myśli tutaj pandemię koronawirusa, to nasze dzisiejsze tutaj z państwem spotkanie też nietypowe, patrząc w przestrzeni ostatnich lat, bo wszyscy jesteśmy w maskach, pan prezydent, ja, państwo, ale jak widać, to nam nie przeszkadza w tym, żeby w ważnych sprawach się spotykać, rozmawiać o tym, co dzisiaj, ale także, a może przede wszystkim o tym, co jutro. A więc jaka będzie przyszłość? Z panem prezydentem będziemy sprawowali swoje funkcje głów państw jeszcze przez najbliższe lata. Uznajemy pandemię koronawirusa za zjawisko bardzo trudne dla naszych krajów, tak jak i dla całej Europy i świata, ale zjawisko przejściowe, z którym wierzymy głęboko, poradzimy sobie wkrótce wszyscy, także współdziałając ze sobą, i wrócimy do normalnego funkcjonowania. I dlatego te relacje, które zbudowaliśmy przez ostatnie lata i które, jak widać, trwają dzisiaj na przyszłość, także są dla nas bardzo ważne. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za te wypowiedziane przed chwilą słowa o solidarności i o znaczeniu naszej wspólnoty
Wyszehradzkiej, ale także i naszej wspólnoty sąsiedzkiej w sprawach ważnych. Niewątpliwie taką sprawą ważną jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Bardzo pragnęliśmy do tej Unii Europejskiej wejść, tak samo jak walczyliśmy o to, by uzyskać prawdziwą wolność na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To nam się udało, a potem członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej było kolejnym dorobkiem naszym na drodze do prawdziwej demokracji, którą dzisiaj w naszych krajach mamy. Ale wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która była i z założenia miała być i pozostać Unią wolnych narodów i równych państw, w których każde nasze państwo i te, które były w Unii Europejskiej od dawna, i nasze państwa, i wierzyliśmy w to głęboko także wszyscy ci, którzy w Unii wtedy będą w przyszłości, będą jednakowo traktowane, będą miały jednakowe znaczenie, a przede wszystkim będą traktowane uczciwie. Ta uczciwość ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o tworzenie prawa europejskiego i tego najważniejszego, fundamentalnego prawa traktatowego i tych aktów prawnych, które mają znaczenie poniżej traktatowe, czyli które są aktami w stosunku do traktatów wykonawczymi. I tu bardzo istotna rzecz. Otóż cieszę się, że mamy z panem prezydentem takie samo stanowisko, że wszystko to, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim także przez Radę Europejską, ale i Parlament Europejski i Komisję Europejską, zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów. To ma znaczenie w ogóle fundamentalne. Traktaty są najważniejsze, traktaty mają najwyższy priorytet i wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych. Nie może być tak, że aktami rangi niższej w jakikolwiek sposób zmieniane czy modyfikowane są postanowienia traktatów, czy wprost powiem wypaczane są postanowienia traktatów. To jest sytuacja niedopuszczalna i jakiekolwiek próby dokonywania tego typu machinacji muszą być w sposób zdecydowany potępione niezależnie od warunków. Dzisiaj trwają negocjacje w bardzo trudnej sytuacji w Europie, kiedy wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią koronawirusa, nie tylko pod tym względem ludzkim, a więc zdrowotnym, ale także pod względem gospodarczym, który na kwestie naszego codziennego życia przekłada się w sposób ogromny. To problem przyszłości gospodarczej Unii Europejskiej. Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu. Muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej sytuacji, czy trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie, mocniejszej sytuacji innych, a więc przewagi czy to gospodarczej, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami. Chcemy po prostu, aby Unia nadal była Unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny zdążać te negocjacje, które w tej chwili się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu. Jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie. Praca nad nim w tej chwili cały czas trwa. To porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale także i prezydencji niemieckiej. Dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusje. Ja przedstawiałem zarysy tego porozumienia panu prezydentowi i dziękuję, że pan prezydent pozytywnie odniósł się do naszych, mówię, polskich, a także i węgierskich propozycji w tym zakresie. Mam nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez państwa wspólnoty europejskiej, choć powtarzam, dyskusje na ten temat i działania negocjacyjne w tej kwestii cały czas trwają, ale
Moim osobistym zdaniem, jako nie tylko polityka i nie tylko prezydenta Rzeczypospolitej, ale także prawnika, te rozwiązania, które będą ostatecznie przyjęte jako rozwiązania prawne, ale także jako w pewnym sensie uzupełniające je, czy wyjaśniające ich treść postanowienia, jak choćby konkluzje Rady Europejskiej, muszą operować w kontekście takich pojęć, zwłaszcza w tych kwestiach, które dotyczą przyznawania środków finansowych, czy też warunkowania przyznania środków finansowych, muszą operować pojęciami jasnymi, pojęciami zrozumiałymi, które nie mogą być wykorzystywane do politycznej machinacji, które muszą być, jak to się mówi, dookreślone, tak aby nie stwarzały tych negatywnych możliwości interpretacyjnych, które w efekcie będą stanowiły pułapkę dla niektórych krajów wspólnoty, czy też na niektóre kraje wspólnoty. I cieszę się, że pan prezydent tak mocno zaakcentował tą solidarność, dlatego że dzisiaj my jeszcze cały czas w Europie jesteśmy na etapie budowania w naszych krajach spójności europejskiej. To my w naszych krajach wykorzystujemy fundusze europejskie na budowę dróg, na rozwój linii kolejowych, na rozwój różnego rodzaju form komunikacji, dzięki którym także i przedstawiciele innych państw członkowskich w ramach swobody świadczenia usług, w ramach innych wolności europejskich przybywają do naszych krajów, realizują się życiowo, rozwijają się gospodarczo, zarabiają pieniądze i budują pomyślność swoją osobistą, ale także swoich krajów i całej wspólnoty. Mówię to dlatego, że każde euro, które jest wydane w naszych krajach, nie tylko służy Czechom, czy nie tylko służy Polakom, ale służy całej wspólnocie europejskiej, wszystkim tym, którzy chcą w ramach Unii Europejskiej realizować się gospodarczo, którzy chcą się realizować osobiście, którzy, krótko mówiąc, chcą się żyć i rozwijać. I dlatego jest to nasza wspólna sprawa, która powinna być załatwiana w sposób rzetelny i uczciwy. Ogromnie dziękuję panu prezesowi, panu prezydentowi Miloszowi Zemanowi za wsparcie tego mojego stanowiska w tej sprawie i za podkreślenie tego ogromnego znaczenia, jakie dla nas ma po pierwsze wspólnota wyszehradzka jako wspólnota solidarności i wzajemnego zrozumienia, ale także i wspólnota w efekcie decyzyjna. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Mogę tylko wspomnieć jeszcze, proszę państwa, że oczywiście nasza rozmowa dotyczyła dzisiaj z panem prezydentem nie tylko tego. Mówiliśmy także o zbliżającym się spotkaniu właśnie wspólnoty wyszehradzkiej, grupy wyszehradzkiej w Polsce, które mam nadzieję w lutym przyszłego roku dojdzie do skutku i gdzie ja będę gospodarzem. Dziękowałem panu prezydentowi za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi w tym, żeby to spotkanie się mogło odbyć i że wszyscy będziemy mogli wspólnie zasiąść do stołu, tak jak zawsze na spotkaniach prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, tak jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Rozmawialiśmy również o sytuacji gospodarczej zarówno Polski, jak i Czech, a także sytuacji pandemicznej. To są te kwestie, które stanowią bieżący element naszej polityki w tej chwili, ale przede wszystkim obydwaj wyrażamy nadzieję, że niedługo uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i będziemy mogli wrócić do normalnego działania. Polska i Czechy miały na przestrzeni ostatnich lat bardzo wysoki poziom obrotów gospodarczych, ponad 22 miliardy euro ogólnej sumy tych obrotów w zeszłym roku. Liczę na to, że będziemy mogli wrócić nie tylko do takich rozmiarów wymiany gospodarczej, ale że będziemy ją zwiększali w najbliższych latach i że ta nasza współpraca będzie rozkwitała także dzięki naszemu rozwojowi w ramach Unii Europejskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję prezydentowi Republiki Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej. Damy i panowie, dziękuję za udział w tym spotkaniu prasowym. Do widzenia i życzę miłego wieczoru.